Joanna Jarmołowicz od kilku lat związana jest z Janem Królikowskim, czyli synem zmarłego Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. 2 lata temu rodzina powiększyła się o nowego członka, bo aktorka urodziła Józefa. Jarmołowicz świetnie czuje się zresztą wśród rodziny Królikowskich, o czym opowiadała w rozmowie z Plotkiem tydzień temu. Joanna Jarmołowicz szaleje na parkiecie. Joanna Jarmołowicz w zeszłym tygodniu została przyłapana przez paparazzi w jednym z warszawskich barów. Jana Królikowskiego co prawda zabrakło, ale aktorka znalazła kompanów. Razem z nią dwóch innych mężczyzn szalało na parkiecie, jeden z nich podnosił, obracał i odchylał aktorkę, która była w wyraźnie szampańskim nastroju. Po tanecznych harcach cała trójka udała się na papierosa, gdzie kontynuowali wzajemne zabawianie się, Joanna śmiała się do telefonu i pokazywała coś jednemu z mężczyzn na ekranie. Super Express postanowił skontaktować się z Joanną i dopytać o szczegóły z minionej nocy. Aktorka przyznała, że poszła do klubu zaraz po zakończonym bankiecie i świętowała swój sukces. Dostała propozycję reklamowania garniturów. Szykujemy kampanię marki garniturów, której jestem twarzą, odpowiedziała Joanna. Mamy nadzieję, że Jarmołowicz faktycznie bawiła się tak dobrze, jak wskazują zdjęcia, które znajdziecie w naszej galerii. I życzymy sukcesów przy nowym projekcie. Zobacz też, obecna dziewczyna Antka Królikowskiego zapozowała do zdjęcia z jego byłą. Chyba się przyjaźnią. Komentuje mama aktora.